budowy naszej planety ogarnia cień. Zapada noc. Miliony ludzi traci świadomość. Zaczynają doświadczać halucynacji. Czas przestaje dla nich istnieć. Ich ciała leżą bezwładnie. Ich umysły wędrują do nierealnego świata. W takim stanie spędzą 1/3 swoich żyć. Sen jest crazy. Robimy o tym film. Jeździ nocą i taka świadomość, że wokół ciebie wszyscy ludzie leżą, takie trupy bez świadomości. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi po prostu, jak takie flaki. Do zrobienia tego filmu zainspirowała mnie książka Matthew Walkera Dlaczego śpimy? Czyli naukowca, który przez 20 lat i w ogóle całe swoje życie poświęcił badaniu snu. Fascynująca. W sensie mega mnie dziwi, dlaczego tak mało się mówi o śnie i to jest mało rozpowszechniony temat, no ale to wynika z tego, że po prostu bardzo ciężko było go badać kiedyś bez tych najnowszych technologii. Czyli wszystkie fakty i wszystkie jakieś tam teorie i tak dalej są pochodzą z tej książki. Jeśli was interesuje temat, to polecam przeczytać, a tak to jedziemy dalej. Zacznijmy od wytłumaczenia mechanizmu, który sprawia, że zasypiamy. Za regulację naszego snu odpowiadają dwa hormony. Melatonina, związana z naszym zegarem biologicznym, i adenozyna, wywierająca presję do zaśnięcia, tak zwany sleep drive. Każdy z nas ma wewnętrzny zegar biologiczny, regulowany przez melatoninę, co znaczy, że gdyby nas zamknąć w jaskini, bez żadnych bodźców z otoczenia, to i tak nasz cykl dobowy by się nie zmienił. Zresztą w taki właśnie sposób udowodniono istnienie tego cyklu. W 1938 roku dwóch naukowców zamknęło się na miesiąc w jaskini, a mimo to ich cykl dobowy nie odbiegł od 24 godzin. Mamy jednak też taki fragment mózgu, który synchronizuje ten rytm z bodźcami z otoczenia, głównie światłem słonecznym i temperaturą. Dzięki temu na przykład w końcu wychodzimy z jetlaga. Sleep drive z kolei działa jeszcze prościej. Gdy jesteśmy obudzeni, gromadzi się w naszym mózgu adenozyna. Im jest jej więcej, tym bardziej chce nam się spać. Ale w nocy, gdy śpimy, jej poziom się resetuje. Okej, czyli nasz zegar biologiczny mówi nam naprzemiennie, że jest dzień i noc. Dzień i noc. Dzień i noc. Za pomocą melatoniny sterując naszą sennością. Z kolei w ciągu dnia poziom adenozyny wzrasta, chce nam się bardziej spać, potem w nocy się resetuje. Potem znowu w ciągu dnia wzrasta, potem znowu się w nocy resetuje. No i z tego wynika, że najbardziej nam się chce spać wtedy, kiedy poziom adenozyny jest najwyższy, a nasz zegar biologiczny mówi nam, że jest noc. Patrząc na różne biologiczne fenomena, sen wydaje się być nieporozumieniem. Śpiąc nie można zbierać jedzenia, polować, wzmacniać więzów społecznych, nie można się reprodukować ani zajmować potomstwem. Stawia nas w niebezpieczeństwie przed drapieżnikami. A jednak wszystkie zwierzęta na świecie wykazują jakąś formę snu. Sen więc musi pełnić naprawdę ważną funkcję w naszych życiach. W przeciwnym razie jest największą pomyłką ewolucji. Kupiłem taką baterię, którą można podłączyć bezpośrednio do prądu i dzięki temu mi się nie skończy przez całą noc nagrywania. Chcę zrobić time-lapse całej nocy, jak śpię. No dobrze, to co się z nami dzieje, jak śpimy? Sen dzielimy na dwie fazy, fazę rapid eye movement oraz non-rapid eye movement, czyli REM i NREM. Faza NREM, zwana również snem głębokim, to sen wolnofalowy. Przez cały mózg przechodzi fala elektrycznej harmonii. Jest to taki chór neuronów, które śpiewają jednocześnie. W
tej fazie nasz mózg układa wspomnienia, przenosi je z pamięci krótkotrwałej do długoterminowej. Faza REM z kolei bierze to, czego się nauczyliśmy i sprawdza sobie różne scenariusze, jak to kreatywnie wykorzystać w przypadku podobnych zdarzeń i jak to połączyć z poprzednimi doświadczeniami. W tej fazie fale mózgowe nie różnią się prawie zupełnie od fal na jawie, tylko że mózg odcina bodźce z otoczenia, zastępując je zebranymi wspomnieniami, emocjami i motywacjami. Czyli mózg robi sobie taki mały festiwal autobiograficzny, szukając nowych połączeń. W tej fazie mózg również paraliżuje nasze ciało, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, chcąc odegrać scenki ze snów. Wróćmy jeszcze na chwilę do snów. Nie wiem, czy wiecie, ale da się być zupełnie świadomym w swoim śnie. Normalnie tak samo jak na jawie, tylko że otacza cię twój własny wyśniony świat. Nazywa się to lucid dreaming i da się tego nauczyć. Mi się kiedyś nawet udało i to było totalnie niesamowite. Doświadczeni lucid dreamerzy potrafią co noc być świadomi we własnych snach i mają nad nimi pełną kontrolę. Mogą tam robić, co tylko zechcą. Zdania o wpływie kofeiny i alkoholu na sen. Kofeina zawarta w kawie jest substancją psychoaktywną. Jej działanie polega na blokowaniu receptorów przeznaczonych normalnie dla adenozyny. To ta, która powoduje, że nam się chce spać. Kofeina po jakimś czasie się wypukuje i dopiero wtedy adenozyna może znów połączyć się ze swoimi receptorami. Alkohol z kolei jest środkiem usypiającym. Niestety jednak nie prowadzi do normalnego, zdrowego snu, tylko bardziej do stanu podobnego do lekkiej narkozy. Jest jedną z najmocniejszych substancji tłumiących fazę snu REM, więc pijąc przed zaśnięciem, pozbywamy się jej dobroczynnego wpływu i odpowiedniej dawki snu generalnie. Jesteśmy jedynymi istotami na Ziemi, które dobrowolnie i z premedytacją pozbawiają się snu. A to wszystko przez to, że jesteśmy jedynymi stworzeniami, którym udało się zegar biologiczny zastąpić mechanicznym. Natura nie była na to przygotowana, przez to skutki braku snu są drastyczne i narastają bardzo szybko. Tutaj przedstawiłem wam kilka takich, które najbardziej mnie zaciekawiły, ale w tej książce jest ich dużo więcej i zaczynajmy. Jeżeli będziemy spać tylko 4 godziny danej nocy, statystycznie mamy 11,5 razy większe szanse na wypadek za kierownicą. Brak snu jest powiązany z chorobami serca. Jest bardzo elegancki eksperyment na to, mianowicie zmiana czasu. Gdy zmieniamy czas na letni i śpimy godzinę krócej, kolejnego dnia notuje się 24% więcej zawałów serca. Z kolei w drugą stronę, gdy śpimy dłużej, notuje się 21% mniej zawałów serca. Brak snu powoduje, że nasza pamięć krótkotrwała się przeładowuje i coraz mniej nowych faktów możemy zapamiętać. W eksperymencie, gdzie przez tydzień badani nie dosypiali, a potem zostali wystawieni na działanie wirusa grypy, zachorowalność zwiększyła się o 50% w stosunku do wyspanych. U ludzi z autyzmem notuje się 30-50% mniej snu w fazie REM. Dlatego m.in. nie wolno pić alkoholu w ciąży, gdyż alkohol zakłóca właśnie fazę REM u płodu. W pewnym eksperymencie badani mężczyźni spali po 5 godzin przez tydzień. Ich poziom testosteronu spadł do poziomu ludzi 10-15 lat starszych. Badania na stewardesach i pilotach oraz osobach pracujących w trybie zmianowym, czyli na osobach, u których łatwo śledzić nieregularny sen, pokazały dużo większą zachorowalność na raka i cukrzycę. No dobrze, to co zrobić, żeby dobrze spać? Jakie kroki należy podjąć?
Należy maksymalnie wyciemnić sypialnię, ochłodzić pomieszczenie, wieczorem na smartfonach, laptopach itp. ustawiać night shift i co najmniej godzinę przed snem już nie używać ekranów, budzić się naturalnie, bez budzika. Bardzo ważna jest też regularność, żeby chodzić spać o tej samej porze, no i żeby przed spaniem nie pić kawy ani alkoholu. Dobranoc. Beep, 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 beep.